Jeździmy zawsze w kaskach. Zawsze. Zawsze. Always. Zawsze w kasku. Jak ty dbasz o bezpieczeństwo swoje i konia w czasie i próby terenowej, ale też w pozostałych próbach? Tak, no w próbie terenowej zakładamy te kamizelki takie, jak to mówią, kuloodporne. One są takie, że po prostu są grube i jak się spadnie, to bronią cały kręgosłup, tutaj szyję, wszystko, barki. I do tego zakładamy jeszcze taką kamizelkę cienką, którą podpinamy do siodła i ona w momencie, kiedy odczepiamy się od tego siodła, następuje wybuch i ona się cała pompuje, gdzieś tak minutę, dwie minuty, ona troszkę tak poddusza, ale dzięki temu, jak spadamy na ziemię, nie daj Boże, koń się na nas wywali, to dzięki temu jesteśmy dużo, dużo bezpieczniejsi, ponieważ przez to tak jak, trochę jak w samolocie, że jak się to całe nadmuchuje, to po prostu jest dużo mniejszy nacisk, uderzenie o ziemię albo jak koń nas przygniecie. I tak samo kaski. Bardzo porządne kaski muszą mieć te najwyższe atesty. Wszyscy często są one sprawdzane, czy na pewno mają te najwyższe atesty. Jest to wszystko teraz bardzo, bardzo profesjonalnie zrobione. A koń? Bezpieczeństwo konia? Konie też są specjalnie zabezpieczone. Zakładamy im ochraniacze krosowe. Teraz są coraz to nowsze ochraniacze. Ja używam takich, które nawet były robione takie badania z kulą bilardową, która w ochraniaczu krosowym była butelka szklana i zrzucano na te ochraniacze kulę bilardową i ta butelka nie pękała, czyli no już to jest coraz nowsza technologia. I tak samo zakładamy maść poślizgową, dzięki której koń jak uderzy o przeszkodę, to się przez nią prześlizguje.